policzyłem! Mamy piękną polską jesień, czyli upalny wrzesień. Pot się leje po dupie od tego żaru, tak samo jak 77 lat temu, kiedy nasi dziadkowie i pradziadkowie wyruszali na swój ostatni bój z hitlerowskim najeźdźcą. Powiedzmy sobie szczerze, jak mówię do was, wrzesień 39 roku, jaki obraz widzicie? Domyślam się, ułan, koniecznie ułan. Piękna kurtka, na stójce, srebrny wężyk, ciemnogranatowe patki, francuski hełm Adrian, w ręku szabla bądź lanca, jedzie na koniku, oczywiście masą i jak to pokazał Andrzej Wajda w filmie Lotna, bez sensu, desperacko i kretyńsko tłucze tym kawałkiem żelastwa o lufę niemieckiego czołgu. Pokazany jako romantyk, odważny, ale też szaleniec i idiota. Ten obraz jest krzywdzący i nieprawdziwy. Wojsko Polskie, choć przegrało tamtą walkę, to przystępowało do niej z pewnymi szansami. Żołnierz polski w porównaniu z żołnierzem niemieckim był porównywalnie wyszkolony, umundurowany, wyposażony i uzbrojony, a w niektórych obszarach, jak na przykład nauka walki wręcz, przewyższał żołnierza niemieckiego. Niestety był źle dowodzony. A było czym dowodzić. 41 dywizji piechoty, 12 brygad kawalerii, 2 brygady pancerno-motorowe, 3 brygady górskie, masa pomniejszych jednostek, około 900 czołgów, prawie 400 samolotów. Do tego, jak na Bałtyk, tą kałużę, całkiem potężna flota. Milion chłopa powołano pod broń. W 1936 roku, po śmierci marszałka Piłsudskiego, nastąpiły zmiany w wojsku. W ramach tych zmian, nie tylko kadrowych, postanowiono unowocześnić armię. Wcielono plan 6-letni, który miał się zakończyć w 1942 roku, który znacząco miał podnieść zdolności obronne Rzeczypospolitej. Oprócz tego, że wymieniono umundurowanie, wyposażenie, wprowadzano nowe typy uzbrojenia, reorganizowano jednostki, to pokażę wam, jak te reformy wpłynęły na takiego zwykłego, poborowego żołnierza. We wrześniu 1939 roku używano zasadniczo 3 typów mundurów. Na początek żołnierz zmobilizowany w przededniu wybuchu wojny. Ma na sobie mundur wzór 19. Był on w swoim kroju spadkobiercą mundurów pierwszowojennych. Wykonany z grubego sukna z wysokim kołnierzem, nie należał do najwygodniejszych. Do niego stosowano zwykle furażerkę wzór 19, choć ten tutaj dostał już wprowadzoną w 1937 roku miękką rogatywkę polową. A oto kapral z oddziału saperów. W 1936 roku wprowadzono nowy wzór munduru. Produkowano go w 2 rodzajach materiału. Grubym i ciepłym suknie oraz przewiewnym lnianym drelichu. Jak już wspomniałem, wrzesień 1939 roku był upalny, więc polski drelich dawał większy komfort niż niemiecki mundur sukienny. Na mundurze guziki z orłem wzór 36. Na naramiennikach 2 belki z czerwonym obszyciem oznaczające kaprala. Przy okazji, żebyście wiedzieli, czym się różni naramiennik od pagonu. Naramiennik jest wszyty między korpusem a ramieniem munduru. Pagon zaś jest do munduru przyczepiany. Stare francuskie i niemieckie hełmy wyparł nowoczesny polski hełm wzór 31, zwany od specyficznego sposobu malowania salamandrą. O tym hełmie opowiadam wam na innym filmiku na moim kanale, który możecie sobie tutaj znaleźć. Na nogach można zobaczyć rzadko spotykane wysokie buty zwane saperkami. Znacznie popularniejsze były trzewiki wzór 31 wykonane z mocnej świńskiej skóry. Do trzewików stosowano staromodne owijacze albo znacznie nowocześniejsze i wygodniejsze drelichowe spinacze. Na żołnierzu zapięty skórzany pas wzór 31. Na pasie 2 ładownice do Mausera wzór 22, mieszczące łącznie 90 naboi. Z tyłu, nad lewym pośladem, wisi chlebak. Nowszy wzór 33 albo starszy wzór 26. Nad prawym pośladem zaś maska przeciwgazowa wzór 32 nowszego typu albo starszy model wzór 24, zwany potocznie RSC i przenoszony w niewygodnej metalowej puszce. Do tego nasz saper z tytułu wykonywanych obowiązków posiada gwizdek. Nad lewym biodrem łopatka piechoty wzór 31, jak dobrze pamiętam, wyprodukowana przez firmę Mars. Przez mocowanie saperki przepleciony był bagnet z żabką, a było ich kilka wzorów. Wzór 22, 24, 25, 27, 28 i najpopularniejszy wzór 29. Wspominam o tym, ponieważ żołnierz polski był bardzo intensywnie szkolony do walki wręcz i na bagnety.
Dlatego wszędzie tam, gdzie Niemcy czuli się zbyt pewnie i dopuścili do sytuacji, że żołnierz polski był w stanie nawiązać z nimi walkę na bagnety, Szwaby nie miały absolutnie żadnych szans. My nasze bagnety kochaliśmy i potrafiliśmy z nich zrobić bardzo dobry użytek. Standardowym uzbrojeniem żołnierzy Wojska Polskiego były karabiny Mauser 98A bądź karabinki wzór 29. Jednak byli też żołnierze, którzy obsługiwali broń specjalną, np. ręczny karabin maszynowy Browninga. Oni mieli specjalnie wykonane parciane ładownice na magazynki do bronka. Na plecach żołnierz nosił tornister wzór 33, praojca ulubionego plecaka wszystkich kuców i metali, czyli kostki. Do kostki troczono koc oraz menaszkę, która w niewiele zmienionej formie przetrwała do dziś. Podobnie jak manierka wzór 37, która przetrwała wojnę, PRL i do dziś jest używana razem z pasoszelkami. Zimą, gdy robiło się chłodno, żołnierze zakładali płaszcze wzór 36. We wrześniu 1939 roku na niewiele one im się zdały, ale przydały się potem, kiedy musieli znosić długie zimowe miesiące w niewoli. Polski żołnierz we wrześniu 1939 roku był naprawdę solidnie wyszkolony, bitny, gotów do walki, a przy tym przyzwoicie umundurowany i wyposażony. Niczym nie ustępował swojemu niemieckiemu odpowiednikowi. Zapytacie więc, czemu przegraliśmy? Ano, nawet najlepsi żołnierze nie będą w stanie wygrać walki, jeśli ich dowódcy nie będą wiedzieli, jak nimi dowodzić. We wrześniu 1939 roku marszałek Rydz-Śmigły przyjął taktykę czekania. Czekał na uderzenie Francji i Anglii z zachodu. Dlatego żołnierze polscy mieli walczyć wzdłuż granicy. A ta miała, łącznie z terytorium Słowacji, z której też nas zaatakowano, 1600 km. Na tym olbrzymim dystansie na teren Polski wlało się 1 800 000 żołnierzy Wehrmachtu. Żołnierze polscy mieli za zadanie maksymalnie opóźniać ich marsz na Warszawę w oczekiwaniu na uderzenie z zachodu, które nas odciąży. Wszyscy wiemy, że to się nie stało. Żołnierze polscy musieli mierzyć się nie tylko z przewagą liczebną i niekorzystną sytuacją taktyczną, gdy wzięto nas w dwa wielkie kleszcze, ale także ze zwykłym zmęczeniem. Niemcy cały czas nas nękali nalotami bombowymi, ogniem artyleryjskim i atakami na nasze tyły. Żołnierz polski, jako że walczył wzdłuż granicy z długiego terenu, ciągle musiał się cofać na dogodniejsze pozycje obronne, spychany w stronę Warszawy. Żołnierze polscy ten dystans pokonywali na własnych nogach i zwykle nocą, kiedy samoloty wroga nie próbowały ich zabić. Niemcy zaś spokojnie pakowali tyłki na ciężarówki albo na wozy konne i docierali na pole bitwy wypoczęci i wyspani, gotowi do boju. Poza tym Niemcy posiadali więcej od nas maszyn typu czołgi, wozy opancerzone, etc. Ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że w większości wozów mieli radiostacje i potrafili o wiele lepiej zarządzać połączonym wysiłkiem artylerii, czołgów i lotnictwa. Dlatego żołnierz polski poprzez brak odpowiednich środków łączności, transportu i zwykłego pomyślunku gdzieś tam na górze nie był w stanie skutecznie się bronić. A tam, gdzie szanse się wyrównywały, jak podczas bitwy nad Bzurą, Niemcy dostawali taki łomot, że aż kwiczeli. Kończąc ten króciutki film, powiem wam jeszcze, na czym polega spór z samą nazwą. Na wydarzenia z września 1939 roku można różnie mówić. Mówimy najpopularniej kampania wrześniowa. Jest to pojęcie, które narodziło się po ewakuacji Wojska Polskiego do Francji gdzieś w 1940 roku i funkcjonuje sobie całkiem dobrze w polskiej historiografii. Oprócz tego istnieje także pojęcie niemieckie, czyli kampania polska, bo Niemcy mówili kampania polska, norweska, duńska, francuska, jugosławiańska, etc. A do tego jeszcze funkcjonuje pojęcie, które narodziło się, jeśli się nie mylę, w PRL-u, mówiące o wojnie obronnej. Że to była wojna obronna 1939 roku, nawet na medalach, w dokumentach, dyplomach występowała ta nazwa. Nie jestem w stanie wam powiedzieć, która jest najbardziej prawidłowa, ale uznaję, że skoro pojęcie kampania wrześniowa narodziło się zaraz po klęsce wrześniowej, co też narodziło się od razu w październiku, listopadzie 1939 roku, to myślę, że możemy używać tego pojęcia. Poza tym, nawet jeśli błędne, to one są już tak zakorzenione w umysłach naszych rodaków, że ciężko byłoby teraz je wytrzebić. Aczkolwiek każde z wymienionych przeze mnie pojęć jest prawidłowe. Film ten zrobiłem na prośbę pana Józefa Przedpełskiego, weterana kampanii wrześniowej i powstańca warszawskiego. Polecam jego kanał, subskrybujcie, oglądajcie i doceniajcie to, co tacy ludzie jak on zrobili do naszej ojczyzny. Dziękuję także GRH Skierniewice, która zorganizowała imprezę o nazwie Skierniewicki Wrzesień, gdzie mogłem sfilmować pokazane w tym filmie sylwetki
oraz wszystkim innym polskim grupom rekonstruującym wrzesień 1939 roku, które tam się pojawiły i także pomogły mi, żeby ten film powstał. Przepraszam, że nie wszystkich wymieniłem, ponieważ ja jestem chaos i pozapominałem już, co kto mi mówił, ale jeśli czujecie się w jakikolwiek sposób dotknięci, to proszę do mnie pisać na priwa albo w komentarzach. Dodam o Was adnotację, wspomnę o Was, bo na to zasługujecie. Jeszcze raz dziękuję i żegnam się z Wami, a teraz czekamy na film o przeciwnikach żołnierzy Wojska Polskiego, o żołnierzach Wehrmachtu i Armii Czerwonej. Cześć i czołem!